rozmawiamy po klasyku pomiędzy Jastrzębskim a Zaksą Kędzierzyn-Koźle, wygranym przez nasz zespół 3-1. To był świetny mecz w wykonaniu całego zespołu, ale można chyba, Krzysiek, zgodzisz się z opinią, że można ten mecz nazwać meczem Michał Łasko Show. Dokładnie. Po pierwsze, to już klasyk, z tym się zgodzę, a po drugie, no, ten mecz można tak określić, one man show, czyli Michał Łasko, muszę go zapytać, co on je, chociaż chyba się domyślam, ale muszę się upewnić. Także, no, mając takiego zawodnika, który dobrze się czuje, to łatwiej się gra też pozostałym graczom na boisku i dzisiaj czuł się fenomenalnie. Zaksa ma swoje problemy, to nas nie interesuje. Mamy również swoje problemy i na tym się koncentrujemy. Był to bardzo ważny mecz, jeśli chodzi o układ tabeli, bo będziemy się teraz pieli do góry. Mamy kolejne mecze i dzisiaj te 3 punkty są naprawdę bardzo cenne. Łukaszu, czarna seria Zaksy trwa, kolejna porażka. Szukaliście, nasi zawodnicy przed tym meczem mieli obawy, bo wiedzieli, że będziecie szukać przełamania, ten przełom jednak nie nastąpił. Co pan czuje? To już jest, nie wiem, stres, frustracja, irytacja, jak to nazwać? Nie, na pewno nie stres, bo co nam pozostaje? Przede wszystkim trochę za szybko pękamy, nie wiem, z czego to wynika. Czy już nas jeden wygrany set tak bardzo ucieszył, bo którego dawno nie zdobyliśmy? Czy może po prostu fizycznie pękamy, no ale bo z tego co dobrze pamiętam, Patryk Czarnowski dopadł nas w jednym ustawieniu. Zawodnicy ze Strzębia odjechali na 4-5 punkty i ciężko ich się później goni niestety. Tym bardziej, że mieli praktycznie co drugą piłkę przyjętą dokładnie do siatki, no to Misiek Masny robił co chciał. Generalnie w czym upatrujecie przyczyn takiego stanu rzeczy? My przede wszystkim patrzymy tylko i wyłącznie na siebie. Bo po prostu słabo gramy. No. Nie, przede wszystkim abecadło siatkówki, czyli zagrywka, przyjęcie. Dopóki to nam nie zacznie funkcjonować, no to z każdym w plus lidze będzie grało się ciężko, bo nie ma słabych drużyn.